przyznaję, że paskudna kiedyś byłam. Nazywano często nawet wiedźmą mnie. Lecz od dzisiaj twierdzę, że na lepszy zmieniam się. Znalazłam promyk światła tu na dnie. Tu? Tak. Bo na szczęście odrobinę magii znałam. Talent mam, gdy o te rzeczy chodzi, wiesz. I przydaje się ten dar, bo zwykle rzucam czar, kiedy nieszczęśnikom pomoc pragnę nieść. Żałosne. Bo problemy dusz to i ból, i strach. Tak chcę być znów szczuplejsza, tej dziewczynę pragnie mieć. Czy im pomaga? Cały czas. Och, jak pochłania mnie to, bo żal mi dusz, które stojąc przy mym kotle o zaklęcia proszą mnie, więc pomagam im. I już. Na moją prośbę płać. Dusza nic nie mogła dać. Jasne, że na karę się skazało ją. Choć płynęło parę skarg. Ja jestem święta, to nie żart. Kto nie wierzy, ten robi błąd. No to co? Zgoda? Zdobędziesz swojego mężczyznę. Życie jest pełne trudnych wyborów, wszyscy to wiedzą. I jeszcze jedna rzecz, ale niezwykle ważna. Jeszcze nie omówiłyśmy kwestii zapłaty. Ja nie chcę zbyt wiele, to zapłata symboliczna, drobiazg, nawet nie poczujesz. To, czego od ciebie chcę, to twój głos. Masz jeszcze urodę, śliczną buzię. I doceń to, co jest najważniejsze dla kobiety. Język ciała! Mężczyźni tam nie lubią trajkotania. Plotkarstwo ich właściwie nuci dość. Oczekuje się od paj, żeby oszczędzały ktań. Lepiej milczeć, niż bez sensu palnąć coś. Daj spokój! Nie licz na wrażenie w konwersacji. Zamkniętą przy mężczyźnie trzymaj twarz. Bo gdy milczysz, wtedy on sam uderza w czuły ton. I widzisz, że go nagle w garści masz. No chodź tu! Duszo biedna, już chodź! Nie bój się! Uczyń to, bo niewiele mam już czasu, a oceny nie martw się, jest niska, tylko głos. Ach, zrób, duszyczko, ten krok, bo wiedz, że tu, gdy przez most się pragniesz dostać na wyśniony drugi brzeg, musisz zawsze płacić metą, masz cyrograf, podpisz się. Teraz, chłopcy, wreszcie mam jej głos, największe szczęście to...